Dziś w programie wrócimy do sprawy zaniedbanego pasu zieleni między ulicą Polną i Tuwima, a także sprawdzimy, dlaczego zmiana organizacji ruchu na ulicy Boja Żeleńskiego wywołuje negatywne emocje wśród jej mieszkańców. Zaczniemy jednak od ulicy Piotra Skargi. Wprowadzony w połowie sierpnia ruch dwukierunkowy na tej drodze powoduje wiele zamieszania. Zmiana organizacji ruchu stała się ułatwieniem, zwłaszcza dla kierowców osiedla 650-lecia, ale niestety sporym utrudnieniem zarówno dla mieszkańców, jak i handlowców z tej ulicy. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda codzienne funkcjonowanie, odkąd została wprowadzona ta zmiana organizacji ruchu? Znaczy, zrobiło się, powiem, piekło w tej chwili, prawda? Jak był, powiedzmy, ruch taki sporadyczny, to w tej chwili po prostu no, nie można wyjechać powiedzmy nieruchomości. Tak samo mam problemy z wjazdem, ponieważ jest zakaz zatrzymywania po obu stronach. W związku z tym w zasadzie to ja nie mogę wyjechać samochodem, bo musiałbym, powiedzmy, wyjechać, jak mieszkam, powiedzmy, po środku Piotra Skargi, dojechać gdzieś dopiero do Gołębi, skręcić, wrócić się, powiedzmy, 200 metrów, zamknąć bramę. I no tak to życie moje teraz wygląda. Ja tutaj mieszkam od 27 lat i jak się wprowadziłam 27 lat temu, to po 7 latach tutaj był ruch dwukierunkowy i nie wiem, kto stwierdził, chyba miasto, żeby zamknąć jeden kierunek, ponieważ tu nas to były wypadki. Zimą to jest tragedia. Tu jest wąska ulica, asfalt jest właśnie, pani widzi, jak on wygląda, są dziury, budynki są ochlapane, nie mówiąc o tym, że te budynki są strasznie popękane. Poza tym mieszkają tu starsze osoby w tej chwili. Te osoby to płaczą, bo ani nie mogą dojechać do własnej posesji, żeby się zatrzymać. Nie wolno stanąć, bo jest zakaz zatrzymywania się. Ja mam w tej chwili, ja mam w tej chwili chorego męża. Jest prawie niewidomy. Ma stopę cukrzycową, ma prawie palce amputowane. Ja muszę tego człowieka tachać z drugiego końca, bo ja nie mam gdzie zaparkować samochodem. I popatrzcie państwo, jak to dzisiaj wygląda, tak? Mieliśmy do tej pory ruch jednostronny. Jednokierunkowy. Zobaczcie państwo na asfalt i na domy, które stoją tutaj. To są domy stare, ulica jest wąska. Dzisiaj mamy dwukierunkowy, bardzo wzmożony ruch. No i teraz obawiamy się przede wszystkim o to, że o nasze domy. Ja już nie wspomnę o tym, że sklepy, które funkcjonują przy tej ulicy, po prostu padną, bo jeżeli nie można się przy nich zatrzymać, to w ogóle traci sens jakikolwiek handel tutaj. No to ja mam tutaj budynek na Piotra Skargi 13, ruch Gołębi. I tam jest sklep na dole, zresztą nie tylko, tam są dwie firmy na dole. Ja już nie mówię o mieszkaniach tych ludzi, którzy pod którym oknami jeżdżą te samochody, autobusy, karetki i wszystkie inne, tak? W ruchu dwukierunkowym. Dla nas to jest zupełnie bez sensu rozwiązanie. Prowadzę działalność, właśnie punkt dorabiania kluczy. Muszę mieć cały czas kontakt z klientelą. Teraz klienci przyjeżdżają, nie mają, ja dorabiam często klucze do samochodu, gdzie trzeba wyjść, sprawdzić klucz. Nie mam, jak nawet klienci się nie zatrzymują. Kto przyjeżdża, to odwołuje wszelkie dorabiania kluczy, dlatego że no niestety, ale nikt nie zaryzykuje stania pod zakazem zatrzymywania i postoju. Praktycznie do tej pory przez wakacje było słabo, zawsze wrzesień był najlepszym miesiącem, kiedy ludzie dorabiali dla dzieci do szkoły klucze, czy też dla siebie do domu. W tej chwili spadł o połowę, dzisiaj siedzę od rana, mam w kasie 30 zł. A proszę mi powiedzieć, jeżeli ktoś przyjedzie, bo słyszałam, że pan w ten sposób dorabiał na przykład do samochodu, tak? Tak. Gdzieś tam stawał, tutaj pan wychodził, a czy tak. Teraz jak tacy klienci się zdarzają, to jak to wygląda? Idziecie gdzieś tam dalej? Do jakiejś nie, tam muszę w tym momencie właśnie zamknąć sklep, iść na sąsiednią ulicę, gdzieś gdzie stanie. Za każdym razem muszę zamknąć, iść. Klienci, którzy przychodzą, akurat widzą kartkę, że no, chwilowo zamknięte albo zaraz wracam, no to wiadomo, nie mogą się zatrzymać, jadą gdzie indziej. Zupełnie tak to stawali po drugiej stronie, czekali, ja ich obsługiwałem za chwilę, tak? Natomiast teraz jest problem z tym wszystkim. No jestem tutaj świeżym mieszkańcem i chcę powiedzieć, że właśnie jestem bardzo zbulwersowany, dlatego że postawiłem dość duży obiekt, dostałem zezwolenie, pozwolenie pana starosty na to, żebym, powiedzmy, mógł prowadzić działalność handlowo-usługową tutaj w tym budynku przy ulicy i okazuje się, że no w tamtym roku dostałem, odebrałem budynek, że po prostu w ciągu roku się zmieniły tak diametralnie warunki tutaj w otoczeniu, że firma, która właśnie, pan, który u mnie tutaj prowadzi działalność, będzie mi teraz wypowiadał, po prostu zostawi mnie z tym lokalem i to wszystko po prostu straciło sens. Będę chyba występował na drogę sądową do starostwa, dlaczego dostałem w takim razie pozwolenie
na budowę o takim charakterze, tak? No niestety nie ma idealnych rozwiązań, ponieważ na wniosek i mieszkańców, i prezydenta Zgierza wprowadziliśmy ten ruch dwukierunkowy na Piotra Skargi. To niestety się wiąże z zakazem postoju. Ja znam problemy, znam te petycje niektórych mieszkańców ulicy Piotra Skargi, zwłaszcza tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, że nie ma możliwości zatrzymywania się samochodów na tej ulicy. Aczkolwiek nie jest tak do końca, ponieważ jest parking przy Urzędzie Miasta dostępny, jest ulica Gołębia, na której można się zatrzymać i następny jest parking przy cmentarzu, gdzie również można się zatrzymać. Ulica Piotra Skargi nie jest aż tak długą ulicą, żeby nie można było dojść. Natomiast co do przyszłości, oczywiście główną przesłanką do tego, żeby prowadzić ten ruch dwukierunkowy było po pierwsze to zamknięcie ruchu ciężkiego przez Łódź i wzmożony ruch w Zgierzu w związku z tym. Jak też również drugą sprawą był remont ulicy Targowej i Targowej zwłaszcza, gdzie no, pewne utrudnienia były. Będziemy obserwować tę sprawę. Jeżeli przywróci się normalność ruchu w Zgierzu, no to może przywrócimy i również poprzedni stan sprzed tej organizacji ruchu. W tej części programu powrócimy do sprawy skweru pomiędzy ulicą Tuwima a Polną. Wie Pani, boję się z tego względu tak. Wieczorem wysiadają czy z autobusu, czy wie Pani, nawet idą do autobusu, a tutaj taka melina się robi, nie? No, kiosk przeniesiony, bo był bliżej, ale to dewastowali, wie Pani, bo to jak coś, to w krzaki wpadli i koniec. Przystanek też przeniesiony, bo był wcześniej. No i taki finał, a to nie przystraja wcale tu, tylko wie Pani, śmieci i śmieci, no to jest okropieństwo. Zgierzanie jednak uważają, że jest sposób na poprawę bezpieczeństwa w tej okolicy. Był tutaj nasz pomysł mieszkańców, że żeby stworzyć takie dodatkowe punkty oświetleniowe. Jeden punkt ustawić na rogu, między chyba Żytnią 36C, a tam jest druga strona 34C. Drugi punkt ustawić na rogu ulicy Tuwima Apolnej w tym miejscu. Zebraliśmy wszystkie podpisy tutaj od mieszkańców. Była opinia pana komendanta Straży Miejskiej pozytywna. Bo wiecie państwo, też nie wyobrażam sobie, żebyśmy my dzwonili co 10 minut do Straży Miejskiej. No przyjedźcie, bo coś się dzieje, no przyjedźcie, bo coś się dzieje. A w drugim końcu miasta mogą te władze, ta instytucja być bardziej potrzebna, tak? Wyższym jakimś celom niż pilnowanie porządku. Chociaż no, to jest też jakby wpisane w to. Ale doskonale mnie Państwo rozumiecie, o czym mówię. Był taki projekt, postawienie kilku punktów oświetleniowych. Ja pamiętam o jednym, drugi to tak jeszcze żeśmy się zastanawiali. Rozmowa się odbyła przed wyborami prezydenckimi. Oczywiście było wielkie wow i było w ogóle, miało być, tak? Nie ma. Czekamy. Z tymi obietnicami bym nie przesadzał może rzeczywiście. Natomiast żeśmy rozmawiali o tym skwerze przy ulicy Polnej, ulicy Tuwima, który jest dosyć niebezpieczny. Nie rzucam słów na wiatr. W tej chwili po licznych perturbacjach, jeżeli chodzi o uzgodnienia z zakładem energetycznym co do możliwości zasilania tych dwóch punktów świetnych, udało nam się ustalić pewne warunki. Wystąpiliśmy o te warunki techniczne przyłączenia. Mamy również zabezpieczone pieniądze w budżecie miasta, w związku z czym mam nadzieję, że do końca tego roku, najpóźniej po otrzymaniu wszystkich stosownych dokumentów, uzyskaniu zgód, uda nam się wykonać te dwa punkty świetne po to, żeby to newralgiczne miejsce doświetlić, tym samym usunąć to zagrożenie, które za przystankiem autobusowym rzeczywiście się pojawia, gdzie czasami zdarzają się te nieszczęśliwe przypadki, gdzie ktoś się potrafi schować, rzucić w krzaki część swojego sprzętu związanego z odpadami komunalnymi. Mam nadzieję, że dzięki temu trochę poprawimy bezpieczeństwo tej okolicy. W
Dla jednych udogodnienie i większe bezpieczeństwo, dla innych utrapienie i problem z dotarciem do domu. Od blisko 2 tygodni z taką sytuacją mierzą się mieszkańcy Boja Żeleńskiego. Zmiana organizacji ruchu, zamiast go poprawić, stała się kością niezgody. Śpię przy otwartych oknach, godzina 5, słyszę, leczą bluzgi. Mogę pani zacytować, to może pani uszy odpadną. Dlaczego? Bo kierowca ciężarówki nie chce puścić pana samochodu osobowego, bo jeden uważa, że ma pierwszeństwo, a drugi uważa, że muszę śpieć. Gdyby, chwileczkę, proszę mi pozwolić skończyć. Gdyby to było raz, to ja rozumiem, zdarzyło się. Nie, to jest co parę dni. Proszę pani, jakby policzyć ilość utrąconych lusterek, obtartych samochodów, co nie jest zgłoszone na policję, bardzo prostej przyczyny. Jak się urwie lustro, to nikt nie zgłasza, bo mu zaraz podniosą, proszę pani, OC i tam inne. W związku z tym, a ludzie klną. Dalej, proszę pani, ponieważ jest wąsko, to co ludzie robią? Parkują na chodnikach. Proszę tam pójść zobaczyć, na pewno stoi parę samochodów, które... Ja znam tę ulicę doskonale. No więc, a ja tu mieszkam, proszę pani, więcej niż prawdopodobnie pani Balat. Bardzo możliwe, to nie. Nie, myślę, że możliwe. No tak, ale to nie jest sprawa istotna. Otóż, proszę pani, to co się dzieje, to ci kierowcy, którzy zwłaszcza mają zamiar parkować 2-3 dni, stawiają prawie na całej szerokości chodnika samochody. Nie ma 1,5 metra. Nie ma. I pani to uważa, że to jest czyjś egoizm? Że babcia nie może przejść, albo mama z wózkiem wjeżdża na trawę? Nie, nie może uciągnąć na trawie, to zjeżdża na chodnik i na ulicę. Momentem, o jakim usłyszeliśmy w wypowiedzi pana prezesa, było to, że dochodzi do incydentów, że ktoś nie ustąpi komuś pierwszeństwa. My doskonale wiemy, że takie sytuacje zdarzają się na wszystkich drogach w Polsce. Nie wszyscy kierowcy przepisy respektują. Są tacy, którzy nie ustępują pierwszeństwa. Są tacy, którzy zachowują się w sposób bardzo nieładny. I to nie jest powód, żeby zamykać wszystkie drogi. Trzeba po prostu zrobić więcej parkingów, żeby tutaj ten ruch odbywał się dwukierunkowo i był sprawny. I zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu w obie strony. W naszej opinii większa ilość parkingów zadowoliłaby wszystkich, ponieważ te samochody, które parkują po lewej stronie, zostałyby usunięte. Można by spokojnie wjechać w jedną i w drugą stronę. Nie byłoby problemu z tym, że ktoś kogoś nie przepuścił. Dobrze, dziękuję. A teraz tutaj kierujemy pytanie do pana ze spółdzielni. Skąd taka decyzja? Dlaczego wprowadzono takie zmiany? Proszę państwa, no zdajemy sobie sprawę, że żadne rozwiązanie nie jest idealne, tak? Czyli nie zapewnia tu wszystkim stronom satysfakcji. Natomiast no, nie mogliśmy jako Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa dalej przyglądać się tym zaistniałym tu zdarzeniom, które miały miejsce na tej ulicy. A konkretnie chodzi mi o to, że ulica, w części ulicy parkują samochody i stwarza to realne zagrożenie dla samochodów, które poruszają się w obu kierunkach. Zaczęło się to w 2012 roku. Wtedy dostrzegliśmy problem, że ulica jest za wąska, żeby odbywał się ruch w dwóch kierunkach i żeby były miejsca parkingowe równoległe do krawężnika na ulicy. Zorganizowane zostało spotkanie z Radą Osiedlową, która tu reprezentuje państwa interesy, z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Policji oraz z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji. Wspólnie przeszliśmy całą ulicę i zastanowiliśmy się nad możliwym rozwiązaniem. Wszyscy przybyli zgodnie stwierdzili, że no, ta sytuacja, która panuje obecnie, jest nie do przyjęcia. W pierwszej wersji była taka propozycja, żeby karać tych kierowców, którzy parkują nieprawidłowo, czyli zawężają pas drogi. Oczywiście takie próby były podjęte. Straż Miejska karała tych kierowców, jednak no nie przynosiło to efektu. Tak? Udzielnia też nie chciała występować i nakłaniać, żeby nakładać kary na mieszkańców osiedla. Została jeszcze taka wersja zaproponowana też przez komendanta policji Wydziału Ruchu Drogowego, żeby wprowadzić ruch jednokierunkowy na tej ulicy. I wtedy zaczęła się cała procedura, czyli wystąpiliśmy do Rady Osiedlowej o opinię w tej sprawie, przedstawiliśmy, co byśmy chcieli zrobić. Rada Osiedlowa zaopiniowała pozytywnie tą sprawę, to był rok 2012. No i potem ruszyło całe postępowanie zmierzające do tego, żeby zrobić profesjonalną dokumentację i wprowadzić na tej ulicy ruch jednokierunkowy. W międzyczasie wpływały do administracji pisma, wpływały telefony.
osób, które no, były zaniepokojone tym, co się dzieje na tej ulicy. Mówił pan o konsultacjach w radach osiedla, które odbyły się 3 lata temu. Z tego, co ja wiem, z rozmów z członkami rady, konsultacja z członkami rady naszej części osiedla 3 lata temu wcale nie była taka jednoznaczna, ponieważ wtedy, zdaje się, 3 członków rady osiedla sprzeciwiło się takiemu projektowi i dlatego wtedy ten projekt nie został wykonany. To jest pierwsza rzecz. Mhm. Druga sprawa. Poprawa bezpieczeństwa jest tutaj taką bardzo względną kwestią, jeżeli w tym momencie, tak jak już mówiliśmy wcześniej, rozmawialiśmy nawet przed programem, dzieci wybiegają zza samochodów tuż pod koła nadjeżdżających aut. Nie ma tego tych 10 metrów wcześniej. Pan mówił, że to jest droga wewnętrzna, że być może inne przepisy. Prawo o ruchu drogowym stanowi jednoznacznie, że 10 metrów przed przejściem dla pieszych się nie parkuje. W tym momencie proszę przejechać się bardzo wolniutko tą ulicą. Nawet nie widać dziecka, które wychodzi na przejście oznakowane dla pieszych zza samochodu. To nie jest bezpieczna droga. Proszę państwa, zobaczcie, mamy tutaj przejście. Zobaczcie, mam przykład. Wychodzi dziecko. Wychodzi dziecko, dziecko z podstawówki, jest małym dzieckiem. Nie widzimy tego dziecka. Żeby nie rozpędzać tego tutaj toku myślenia. Już państwu tłumaczę, o co chodzi. To jest droga wewnętrzna. Na początku tej drogi, na końcu i na początku drogi jest oznakowanie, strefa zamieszkania. Jeżeli ktoś zapozna się z tymi przepisami, które określają strefę zamieszkania, to wie. Generalnie pieszy ma pierwszeństwo przed samochodem. Najczęściej tak to wygląda. Tylko musimy go jeszcze zobaczyć. Może wyjść za samochodu, może przejść w każdym miejscu. My poszliśmy o krok dalej, niech pani posłucha. My poszliśmy o krok dalej i wyznaczyliśmy miejsca, w których widoczne dla kierowców, którzy się poruszają drogą, żeby widzieć, że w tym miejscu może się ten kierowca spodziewać bardziej tej osoby, która no, przechodzi przez tą drogę. Tak? Chyba to jest lepsze rozwiązanie niż to, które było. Proszę państwa, osoba dorosła miejscu. Tak, tylko dziecko, no to jest to szkoła podstawowa. Dziecko wchodząc na te pasy, czuje się bezpiecznie, bo tak jest uczone, że jeżeli wejdzie na pasy, ma sobie spojrzeć w lewo, w prawo, w lewo. Jeżeli wejdzie na pasy, może nie zauważyć samochodu. Podsumowując, najprostszym wyjściem było oczywiście zrobić drogę jednokierunkową. Tak jak jest zrobiona w tej chwili. Tylko, że czy jest to najlepsze wyjście, to już pozostawiamy ocenie. Tak, ale to nie jest możliwe, żeby przywrócić tu póki co ruch dwukierunkowy. Proszę państwa, no czy jest możliwe? No decyzję podejmie zarząd spółdzielni, tak? Ja nie jestem osobą taką odpowiedzialną za to. Będą jakieś rozmowy wznawiane, prowadzone? Póki co no nie ma jakiejś ilości takich tylu zgłoszeń od mieszkańców. No tak jak powiedziałem w czasie rozmowy, że wpływają także opinie pozytywne. Jeżeli zdecydowana ilość osób tutaj z tego rejonu będzie za tym, to będziemy się zastanawiać. Natomiast w chwili obecnej uważam, że za wcześnie jest na rozmawianie na ten temat, tak? I zobaczmy, pojedźmy trochę. Tu już dzisiaj, z tego co widziałem, ten ruch się uporządkował, bo wcześniej te samochody jeździły pod prąd. Uporządkował się, jest no, większy spokój, tak? Może każdy się też przekona, zobaczy, jak to się odbywa i dopiero zmieni zdanie. Jest jedna z najlepiej oznakowanych ulic w Zgierzu. Nie ma chyba tak dobrze oznakowanych. Nie ma, kierowcy robią już zdjęcia, bo takiej ilości znaków nie było. A proszę powiedzieć, ja chciałam powiedzieć jeszcze, że bardzo się cieszę, że pan tutaj ze strony spółdzielni deklaruje taką otwartość i taką chęć wypracowania kompromisu między wszystkimi stronami. W takim razie będziemy się starali, żeby każdy mieszkaniec miał szansę się wypowiedzieć. Pewnie tak by było, gdyby spółdzielnia na przykład wydrukowała pojedyncze karteczki, choćby w formacie mniejszym, A5 bądź jeszcze mniejszym, wrzuciła każdemu mieszkańcowi do skrzynki. To nie byłby wielki koszt, gospodarze bloków by je roznieśli i wtedy nie musielibyśmy rozmawiać post factum, a wcześniej, zanim te zmiany zostały wprowadzone. Ale tak jak mówię, bardzo nam miło, że pan tutaj deklaruje taką otwartość, taką gotowość do podjęcia, do rewizji pewnych decyzji ze strony spółdzielni i zapytamy o opinię większego grona.